Czeberek, moi drodzy, witam Was w moim kolejnym filmiku. Mamy poranek, Nikolka odwieziona do szkoły, Gundzia sobie umyła główkę. No mamy tak pochmurny dzień, ale to tak pochmurny dzień. Mam kilka dni na załatwienie różnych spraw i dziś też jest jeden z takich dni. Idę do ginekologa na takie kompleksowe badania. Nic się nie dzieje, mam nadzieję. Ale wiecie, raz na jakiś czas trzeba się tak porządnie przebadać. No i właśnie dziś jest taki dzień, więc badajcie się, bo ja powiem szczerze, wstyd się przyznać, kiedy byłam ostatni raz. No i troszkę się stresuję. A po co się stresować, jak można co roku chodzić na badania i się nie stresować? No więc badajcie się, dziewczyny, panowie również powinni się badać, bo cholera, teraz ta żywność i to wszystko to po prostu nowotwór za nowotworem wokół nas, a więc trzeba na siebie uważać i się badać. No a więc dzisiaj w planach badania, właśnie wstawiłam obiad, a w zasadzie tylko sosik. Umyłam sobie główkę, zaraz ją będę suszyła, muszę się pomalować. No i tak rozpoczynam dzisiejszy wolny dzień. Ale jest dziś mega pochmurno, nie lubię strasznie takiej pogody. No. Doniczki szukasz? Ładne te są, zobacz jakie ładne. One są plastikowe czy kamienne? Kamienne, cztery dychy. Drogo. Misiek, drogo, bo i tak ją ukryjesz. Bierz plastik. Przecież my i tak mamy koszyczek. Biały plastik. Nie. O Jezu, ale zobacz, jaka ona droga jest. No nie. Nie bierz takich drogich. Tak, tu w plastikowych musisz wybrać. Coś takiego masz. A to nie jest taka jak tamta? 20, no. Nie, 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 ty nie patrz, zobacz, że to jest ten. No to masz, dobrze. No to masz. Zobacz, 14 zł. 20 wysoki, szerokość 18. O, elegancka. A może ta? Tu. 22. Ta jest taka szerokawa. Tylko czy ci się zmieści ta koszyczka? No tu musi wysokość być 20, a tu masz 21. Aha. Gdzie by stawać? Dobrze, nie chcę. Ta druga 22 na 22. Zobacz, tu raj dla dziadka. Widziałeś? Odwróć się. Raj dla dziadka. Wiem, że prześmiesznie wyglądam, ale powiem Wam, że to jest taki instagramowy w ostatnim czasie patent na loki. Kupiłam sobie wałek. To już jest drugi wałek w moim życiu, bo kiedyś sobie kupiłam, nie pamiętam gdzie, ale ten wałek był taki sztywny, że no spać się w nim po prostu nie dało absolutnie. No i on jakoś tak sterczał i w ogóle. A ten wałek jest taki mięciutki, no i jest po prostu, nie wiem czy to jest satynowy, czy jedwabny. W każdym bądź razie jest miękki, można spokojnie głowę położyć i spać. Wyglądam przekomicznie, dziś dokupiłam sobie takie wałki na rzepy większe, bo widziałam właśnie, że dziewczyny na Instagramie najpierw tu przód, czyli tą górę, zawijają na te grube wałki, później ten wałek materiałowy przeplatają przez te wałki i zawijamy sobie resztę włosów. No i Kundzia dziś będzie tak spała. Wyglądam po prostu uroczo, jak fryzura ze średniowiecza. Umyłam sobie właśnie buzię, nasmarowałam sobie serum. Kupiłam ostatnio sobie serum z witaminą C i powiem Wam, że jest rewelacyjne. Posmarowałam się dosłownie 2 minuty temu. Już mam skórę normalną w dotyku. Wchłania się po prostu mega szybciutko. Przepięknie pachnie. No i skóra też po tym masażu Kobido. I jeszcze powiem Wam, że naprawdę mi się całkiem fajnie trzyma, a więc jestem pod wrażeniem.
całego masażu. Co jeszcze zauważyłam? No po prostu nie zauważyłam tego od razu po masażu. Ta skóra jest tak miękka i tak miła, jakbym miała zrobiony nie wiadomo jaki peeling, a nie robiłam ostatnio, a więc to chyba po tym masażu jakoś tak jest, nie wiem, dotleniona. No jest tak przyjemna w dotyku szyja i dekolt, że po prostu wow. No a więc Kundzia tak się zrobiła na cacy z Sobcio. Sobcio jest na górze, nagrywa dla Was filmik z gry. Czekam na niego, bo obiecał, że zaraz zejdzie. No i oglądamy. Oglądamy Hotel Paradise. Ja bardzo lubię ten program. Naprawdę kilka sezonów było całkiem fajnych. Zobaczymy, jaki będzie ten. Mam wrażenie, że co edycja to jest troszkę gorszy, ale zobaczymy. Może się rozkręci. Oglądamy go razem. Naprawdę to są rzeczy, które oglądamy razem. Mam wrażenie, że mój mąż troszeczkę ostatnio takich babskich ze mną ogląda. Potem jest zły, że go w ogóle wciągnęłam w to wszystko. Ale wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu przez przypadek natrafiłam na taki serial turecki Złoty Chłopak. No i tak mnie cholera wciągnął. Tak mnie wciągnął. No nie oglądam go w momencie, kiedy jest wyświetlany, bo puszczają go o 14 chyba w ciągu dnia. Ja wtedy pracuję, ale mam włączone automatyczne nagrywanie i wieczorami sobie oglądamy z Sobciem Złotego Chłopaka. Powiem szczerze, że mojego męża już denerwuje ten serial, bo takie są tam perypetie. No jak to, tak a la wenezuelski serial. No naprawdę denerwujące, których w życiu byście w ogóle tak nie postąpili. Ale na tyle mnie wciągnął, że oglądam. I nawet jak Sobcie się denerwuje i mówi, że nie będzie oglądał, to tam podchodzi, tu usiądzie z boczku na kanapie. Wie kto jak się nazywa, Ferit, Seyran, wszystko tego śmego. No i tak się, kochani, prezentuje we włosach po tym wałku. Mocno skręcone, ale fajnie. Powiem Wam, że ja ciągle chodzę w wyprostowanych włosach, wyprostowanych. Modeluję je po prostu na tą szczotkę i one są proste. A tak to taka odmiana. Wydaje mi się, że fajna sprawa. Jak się spało, najgorzej nie było, ale nie była to noc mojego wypoczynku. To jednak nie dla Kundzi. Dobra, jadę do pracy, bo się w końcu spóźnię. Zobaczcie, jaki piękny bukiet kwiatów kupiłam dzisiaj. Powiem Wam szczerze, że goździki może nie są takie cudne jak tulipany czy róże, ale naprawdę je bardzo lubię. No i wyglądają przepięknie, no tylko trzeba mieć ich więcej. No ja mam tu akurat dwa bukiety kupione w supermarkecie, ale goździki stoją nam naprawdę, jeśli dbamy, 3 tygodnie i cały czas tak pięknie wyglądają. A tulipany, cud jak stoją przez tydzień i wyglądają ładnie. A więc mamy tu taką już ozdobę świąteczną, mamy kwiaty, zajączka i słoiczek naszykowany. Kupiłam już do tego słoiczka jajeczka, ale jeszcze ich nie wkładam, bo wiecie, Nikolka by wszystko wyjadła. Czekam aż będzie bliżej świąt. A tam mnie mój mąż woła. Jedziemy na działeczkę. No i przyjechaliśmy na budowę, ale co Wam powiem, to Wam powiem. Wychodzę z domu, jest mi ciepło. Przyjeżdżam tu i tu jest ziomb. A więc ja nie wiem, Sobciu, co tu trzeba zrobić, żeby Kundzia nie marzła. Już się bardzo, wchodzimy do domu. No już coś tam się zaczyna dziać. Po troszeczku. Powolutku. No już coraz więcej. Ale tak dalej nie widać tej przestrzeni. Tutaj zabezpieczone okno. A, bo tu będzie słup między tym. Dlatego tu jest słup, Sobciu, wylany.
Tu będzie tu będą dwa okna, nie jedno. A, kumam. Bo to u Nikolki miało być takie okno bez tego chyba, bez filara. Tu. O Jezu, ja cała dygoczę, jest mi tak zimno, masakra. No i co? Powiesz? Robisz. Podobać się? Ty mi się podobasz. No i tu jest po prostu petardziocha. No to okno jest naprawdę duże. Ale ostatnio, w poprzednim filmiku, miałam informację, o ile my wydamy na okna. Kochani, nie martwcie się, my nie robimy jakichś nie wiadomo jakich okien. Sprawdzaliśmy już ceny, a więc naprawdę mamy świadomość, jakie będą ceny. Naprawdę, nie jest aż tak źle, jak się wydaje. Przepraszam, że tak trzęsę, ale tak mi jest zimno, że to jest zimna, mi się ręka trzęsie. No i taki kundzia będzie miała widok z okna salonowego. Piękny. Będę siedziała przy stole jadalnianym. O Jezu, nie mogę utrzymać tej kamery. Będę siedziała przy stole jadalnianym i patrzyła na taki widok. Mam nadzieję, że nie na taki, że tej ziemi takiej nie będzie i będzie ładny trawnik, ale tu w rogu, gdzie ten filar, będzie w zimę stała choinka. A więc już wiem, że w miejscu tu w podłodze, właśnie przy tym filarze, trzeba zrobić gniazdko. Jak widzicie, wszystko już przemyślam, co, gdzie i po co. Och, zimno. Tu taka malutka spiżareczka? Do której? No, malutka ta spiżareczka. No tu by weszła, ale tu nie wiadomo dokąd jest. Tu jest jakaś wnęka, ale chyba tak na grubość tego komina. Bo jakby tak, to fajnie by była akurat wnęka na lodówkę, nie? Wiecie, rozmyślamy, bo mamy tylko miejsce na jedną lodówkę w kuchni, a chcemy lodówkę w zabudowie na zewnątrz. A wszyscy wiedzą, że lodówki w zabudowie są bardzo małe. My teraz mamy dużo większą lodówkę niż standardowa, a już nie mówię w ogóle o lodówce w zabudowie. I się ledwo mieścimy, a jeśli są już jakieś święta albo jakaś impreza rodzinna, no to już w ogóle. I przydałaby nam się druga lodówka. Może ona cały czas by nie chodziła, ale chcielibyśmy mieć drugą lodówkę, nie? Taką mniejszą, z zamrażalką, na sobcie grzybki, wiecie, my mamy dużo rzeczy, to grzybki trzeba zamrozić, to tamto, a więc przydałaby się naprawdę. Inżynier patrzy cały czas, mierzy okiem, sprawdza. No najładniejsze w tym wszystkim to teraz podwórko jest, nie? Taki pierdzielnik, taki rozgardiasz, tak tu było ładnie i zielono. Pamiętasz, jak tu pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć tą działkę, jak nam się podobała? Jak ją skosili, pamiętasz? To chyba drugi raz był, bo raz przyjechaliśmy, to było tak krzaki. A drugi raz to było tak ładnie, nie? A teraz taka rewolucja na podwórku. Ile to jeszcze, kurde, roboty. Ile to wszystkiego, ile pieniędzy. Wróciliśmy z działki i powiem wam, że jest mi tak zimno, że się nie rozebrałam, siedzę w korzuszku na kanapie. Tak mi... Mogę cię ogrzać. No to chodź. Tak mi uszy zmarzły. Chyba mnie choroba bierze i temperaturę mam. Co się cieszysz? Temperaturę chcesz mi zmierzyć? Ciekawa jestem, czy tylko mój mąż. Szkoda, że nie mam tego. Przebrania lekarza, mam tylko tego księdza. No szkoda. Ciekawa jestem, czy tylko mój mąż wpada na takie pomysły, mierzenie temperatury i takie tam, czy większość facetów ma takie urocze pomysły. Nie, ale poważnie mówiąc, Nikola załapała chorobę chyba już od babci. Naprawdę. I powiem wam, że teraz mnie tak przewiało, ale to tak. Sobcie mnie na wycieczkę zabrał.
uszy mnie bolą, głowa mnie boli i naprawdę czuję się taka chora. Fatalnie się czuję. Ja u babci kichałam. O Jezu, Nikolka dwa razy kichła. A babcia kaszlała. Nie, kilka razy kichała. Nie, Nikole może coś brać. Gardło ją bolało i może ją coś brać, a więc nieciekawie. Przez babcię. Ciekawe, usta mi pękły. Mi jak usta pękają już do krwi. To ja znaczy... Ja babcię zaraziłam, a babcia mnie zaraziła. Ty babci nie zaraziłaś, nie byłaś wcześniej chora. A coś czuję, że mnie rozłoży. A nie chciałabym. Jutro może będzie piękna pogoda. Więc nie fajnie. Robię sobie zaraz gorącą herbatkę z cytrynką. Wsuwam się pod kocyś. Przebiorę się w coś wygodniejszego, bo jeszcze jestem po pracy w koszuli, nie przebrana, więc ogarnę się, pójdę się szybko umyć, przebiorę się w piżamkę. Herbatka gorąca z cytrynką, Sobcio mi jakiś tam serniczek ukręcił. Upiekłeś sam? Tak. Wodę piję oligoceńską. A właśnie, nie pokazałam wam, że zamontowaliśmy sobie kranik do nalewania wody. Tak, zamontowaliśmy razem, wspólnie, bo my wszystko robimy wspólnie. Wspólnie i razem. Tak, tak, powiem wam, że to prawda. Drze się, ale to prawda. Bo wracam z pracy, głodna, chcę robić jedzenie, a on się, dosłownie, ja wjeżdżam w bramę, a on się za robotę bierze. No, sorry. Dopiero z roboty wróciłem, od razu się za robotę. No i żeśmy zamontowali razem. Razem żeśmy to zrobili, bo ty żeś zamontował, a ja po tobie sprzątałam. Ten straszny bałagan. I mamy wodę, jak to się nazywa? Taka przefiltrowana, nie? Nie? Bo powiem wam, że już miałam tak cholernie dosyć kupowania tych butelek, noszenia tych zgrzewek wody, a ostatnio też oglądałam na YouTubie, na takim kanale, mówili, że woda w butelkach, przez to, że ona stoi długo w tym plastiku, ona wcale nie jest zdrowa i tam ma coś tam. Coś z pH ma chyba, tak Sobciu? Ty coś też mówiłeś. Ja to oglądałem, że to jest ta sama granuła, co człowiek ma. No i doszliśmy do wniosku, że może trzeba kupować w szkle. No ale w szkle, gdzie to szkło trzymać i w ogóle. No i Sobcio mówi, kurde, a może Miśka kupimy ten filtr. Tak jak to w nasz nowy dom montują i w ogóle, nie? No i Sobcio zamówił. Nie jakiś tam drogi, jakiś tam jeden z tańszych zamówił ten filtr. I naprawdę fajnie tą wodę filtruje i mamy... wodę w kranie możemy sobie nalewać i pić. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, ta woda jest cholernie zimna. I wczoraj żeśmy nalali Nikoli tą wodę i Nikole już gardło bolało. I mówię, no nie może pić takiej lodowatej wody, dlatego będę teraz nalewała do karafki. Będzie stała sobie na stole i będzie można sobie już taką ugrzaną trochę, wiecie, nalewać. No i zobaczcie, Sebulek tak to zorganizował. Weź no, odkręć wodę, pokaż jak to działa. O. Tu mamy wodę pitną, a tam mamy wodę kąpielową. No już tutaj. Zupę musisz zrobić na tej wodzie, zaczynamy różnicę rosołek. Rosół, no. Nie, ponoć jest różnica. Kiedyś oglądałam, że jest różnica. Musiała na tej zrobić. Tak. A Kundzia kupiła sobie też jeszcze w Lidlu. Zobaczcie, wyciskarkę do cytrusów. Powiem wam, że miałyśmy kiedyś z Patrycją taką wyciskarkę, też pewnie z Lidla, ale mój mąż podjął decyzję, że za dużo miejsca zajmuje i ją wypierdzielił. Wydał komuś. I mam taką tą ręczną, że można sobie wyciskać, ale nie chce mi się. A chciałabym sobie w weekendy właśnie robić taki świeżo wyciskany sok. No i zamówiłam sobie kolejną. 50 zł na stronie Lidla. Mam nadzieję, że... Ale tamta była taka prosta. Chyba. Była taka. Tak?
No. 50 zł, dosłownie 49 zł na stronie Lidla. I zobaczcie, mamy dwie nakładeczki. Mamy taką większą na pomarańcze i mniejszą, albo na mniejsze pomarańcze, albo można chyba zrobić sok z mandarynek. Tak ja to rozumiem. Dlatego te dwie nakładki. Więc będziemy w weekend testować, a w święta, jak przyjedzie Patita, to będziemy też robić soczek świeżutki. Mam nadzieję, że wyciskareczka da radę. Niesamowite. Tak. Tak. No i zrobiłam sobie herbatkę z cytrynką. Jakąś mam ostatnio fazę na herbatę z cytryną, cały czas piję i to w bardzo dużych ilościach. No, umyłam się, umyłam sobie buzię i przebrałam się w piżamkę i będę siedziała teraz pod kocykiem, popijając herbatkę. Włączę sobie zaraz coś na Netflixie. Pyszna, pyszna herbatka. Właśnie Sobcio mnie ostatnio zaczepił, że ostatnio dawno nic nie oglądaliśmy na Netflixie, a za niego płacimy. Bo wcześniej płaciła za niego Patrycja przez kilka lat. A w ostatnim czasie, jak się wyprowadziła, no to zaczęliśmy my płacić. I się to widzi, że się mało ogląda, a się płaci co miesiąc. Co miesiąc? Nie, ty płacisz nie co miesiąc. Co miesiąc płacisz, tylko ja kupiłem 3-miesięczny. Aha. No, a naprawdę w tym miesiącu żeśmy mało oglądali. Może nie tyle w tym miesiącu, no ale tak, w tym miesiącu, bo mamy połowę marca, a my rzeczywiście w marcu bardzo mało żeśmy oglądali, może z jeden film i tyle. A tak to zawsze żeśmy sobie wieczorami tłukli jakieś seriale, a teraz właśnie. Ale to chyba przez to, że Hotel Paradise się pojawił. Oglądamy wieczorami Hotel Paradise z moją psiapsi. Jak nie złoty chłopak. O Jezu. To Hotel Paradise. Ale nieprawda, bo jak byłam kiedyś u ciebie na streamach, to wiele osób mówiło, że ogląda, wiele facetów mówiło, że ogląda Hotel Paradise. No, więc to nie jest wstydliwy temat. No, więc oglądamy sobie razem wieczorami Hotel Paradise, a popołudniami, jak wracamy z pracy, to oglądamy Złotego Chłopaka, to taki turecki serial. Więc jak emeryty już, niedługo będziemy wenezuelskie Manuele. No i tak jak mówiłam, rozłożyło mnie. Liczyłam na to, że to po prostu jakieś osłabienie, ale właśnie mierzyłam temperaturę i już mam 38 stopni. Jest mi zimno. Jestem mega wykończona całym tygodniem. Naprawdę był dosyć ciężki i w pracy, i tu w domu. Sporo się działo. I miałam sporo różnych zajęć i może tak mój organizm właśnie z przemęczenia odreagował i choroba. Więc mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Zapraszam serdecznie do oglądania moich kolejnych odcinków. Do następnego. Pa! A Kundzia teraz idzie spać.